Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej podczas studium biblijnego. Dzisiaj tematem naszych rozważań będą kolejne fragmenty listów apostoła Piotra, a konkretnie fragmenty 3 i 4 rozdziału jego pierwszego listu. Tytuł naszego studium brzmi Życie dla Boga. Bardzo serdecznie zapraszam. Wraz ze mną w studium Pisma Świętego wezmą dziś udział Maciej, Janusz oraz Andrzej. Ja na imię mam Piotr. Ponieważ mamy wspaniały przywilej, aby otwierać Pismo Święte i czerpać tą wspaniałą mądrość z tej księgi natchnionej przez Pana Boga, pragniemy w modlitwie do Niego właśnie zwrócić się o błogosławieństwo i pomoc w trakcie tego studium. Kochany Panie Boże, dziękujemy Ci za tą chwilę, kiedy możemy studiować Słowo Twoje Święte. I prosimy Cię, abyś szczególnie nas teraz napełnił Duchem Twoim Świętym, byś dał nam mądrości, abyś otwierał przed nami prawdy, które zawarłeś na kartach Biblii. Daj, Panie, byśmy żyli każdego dnia zgodnie z wolą Twoją Świętą, aby się Tobie to podobało. I dziękuję Ci, drogi Ojcze, że wysłuchujesz naszych modlitw. Amen. Amen. Przed nami studium Pisma Świętego, fragmentów listu apostoła Piotra, które zawierają bardzo praktyczne porady, bardzo praktyczne wskazówki dotyczące chrześcijańskiego życia, dotyczące życia osób, które w Chrystusie znalazły swojego Pana, swojego Zbawiciela. Zanim otworzymy i czytać będziemy, rozważać konkretne fragmenty, tytuł tego studium dzisiejszego brzmi Życie dla Boga. Gdy słyszysz takie słowa, co dla Ciebie znaczą? Ja bym wyróżnił dwie takie główne grupy ludzi, którzy żyją dla Boga. No może w zasadzie trzy, ale trzecia to są ludzie, którzy to robią dla własnego interesu, to może tą grupą się nie zajmujmy. Natomiast Bogu można służyć z różnych motywacji. Albo służymy Mu dlatego, że Go kochamy, obdarzył nas łaską i po prostu chcemy, to jest takie naturalne. My nawet nie zastanawiamy się nad przyczyną tego, czemu Mu służymy, a tą drugą grupą ludzi jest ta grupa, która próbuje Bogu się przypodobać. Chce swoimi własnymi zasługami, tym takim życiem dla Boga, uświęconym, powiedzmy, nazwijmy to, chce Go przebłagać, ma takie poczucie winy, ponieważ nie doświadczyli jeszcze tej łaski, którą Bóg chce obdarzyć każdego człowieka. Zwróciłeś uwagę, Andrzeju, na motywacje dotyczące życia dla Boga. To jest bardzo ważne, bo to jest to coś głęboko ukrytego niejednokrotnie w sercu człowieka, ale coś, co jest podstawą do życia, które człowiek może prowadzić. Życie dla Boga też często kojarzy się nam z tym, jeśli ktoś pracuje, powiedzmy, w pełnym wymiarze godzin właśnie dla Boga. To wtedy mówimy, no to jest człowiek, który żyje dla Boga, swoje życie poświęcił Bogu. No i tak, i nie, prawda? Bo Pan Bóg wzywa każdego człowieka, żeby żył dla Niego. I to nie tylko wtedy, kiedy żyjemy dla Boga, kiedy oddajemy Mu nasz czas w pełnym wymiarze godzin, ale każdego dnia, jak żyjemy, jak się budzimy, otwieramy właśnie oczy i mówimy, Panie Boże, chcę ten dzień przeżyć z Tobą. Potem idziemy do pracy, bądź do szkoły. Także możemy żyć takim życiem, jakie Bogu się podoba. Mhm. Dzisiaj takie sformułowanie życie dla Boga może napawać lękiem wielu ludzi. Żyjemy w czasach, w których to sformułowanie moglibyśmy inaczej jakby przedstawić i nazwać. Ono może naprawdę powodować takie zastanowienie negatywne. I myślę, że ten temat, który dzisiaj będziemy rozważać, ono pokaże to prawdziwe życie dla Boga, tak? I cechy tego życia, które ma pokazać, kto żyje dla Boga i jak. I myślę, że to jest właśnie tym sednem tego dzisiejszego naszego sformułowania. Kiedy mówimy słowo życie,
to bardzo pojemne słowo, ale niewątpliwie są w nim myśli, są motywacje, są czyny, są słowa, są uczucia, jest wiele z tego, co po prostu wypełnia każdy dzień człowieka, wypełnia jego serce. Życie dla. Tak naprawdę każdy żyje dla kogoś, dla czegoś, dla tego, co jest najważniejsze w jego życiu. A dziś rzeczywiście chcemy spojrzeć na ten bardzo praktyczny aspekt życia dla Boga. A więc na ten aspekt życia człowieka, który pragnie żyć, żyje w zgodzie z wolą, w zgodzie z wyobrażeniem tego, który jest kochającym, dobrym Bogiem. I apostoł Piotr w bardzo ciekawy sposób opisuje to życie, które rzeczywiście może być udziałem każdego człowieka, który pragnie żyć dla Boga. Zaczniemy nasze studium od przeczytania fragmentu z pierwszego listu apostoła Piotra, z rozdziału trzeciego i wersety od 8 do 12. Bardzo proszę, Andrzeju. A w końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni i pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a oczy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Dziękuję. To pierwszy fragment, który pokazuje nam wiele takich aspektów, praktycznych aspektów w życiu człowieka, który postanowił podążać za Bogiem, podążać tą drogą, którą Pan Bóg wyznaczył. Jakie znajdujecie tutaj cechy, które są bardzo istotne w tym życiu? Na przykład to, aby być współczujący, braterscy i miłosierni, prawda? To są cechy, które dzisiaj często są kojarzone z pewnego rodzaju nawet słabością ludzką, ale z drugiej strony te cechy podobają się Panu Bogu i Pan Bóg mówi, wykochajcie siebie nawzajem, miejcie jedni o drugich staranie, myślcie o drugim człowieku. Bóg taki jest, więc on też tego wymaga, aby jego lud w taki sposób się zachowywał. Tutaj ciężko powiedzieć, że któraś z tych cech jest najważniejsza, ale ja taką szczególną uwagę zwróciłem na pokorę. Nie da się żyć dla Boga bez śmierci własnego ja. I w kontekście też tego, co Maciek mówił, że dzisiaj pokora też jest taka uważana za niezbyt dobrą cechę. Ludzie, którzy są pokorni, nie odnoszą sukcesów, przynajmniej takie jest przekonanie. Wrócę do pierwszych słów tych wersetów czytanych. W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni. Zobaczmy, że życie dla Boga nie polega na tym, aby człowiek miał w jakiś sposób izolować się od innych, ale polega na tym, że człowiek żyje wśród innych, co więcej, z ludźmi, którzy również pragną żyć dla Boga, dąży do jednomyślności, dąży do zgody, dąży do tego, aby będąc w społeczeństwie, być człowiekiem, który wywiera ten dobry wpływ, te cechy, o których tutaj czytamy, mówiące o współczuciu, o miłosierdziu, o takim braterstwie, o tej pokorze, one naprawdę mają być objawiane wśród innych ludzi. A więc życie dla Boga to nie jest życie w odosobnieniu, w oddzieleniu od innych, ale właśnie życie wśród ludzi. I tu można dodać też jeszcze taką jedną myśl a propos jednomyślności. Pan Bóg nie chce, abyśmy jako chrześcijanie byli, powiedzmy, takimi robotami. Wszyscy tak samo wyprodukowani, tak samo się zachowują, tak samo mówią. Pan Bóg daje nam pewne takie cechy, jakby to określić, które sprawiają, że mamy taką indywidualność. A mimo wszystko, mimo tej różnorodności, on mówi, wy bądźcie jedno. Apostoł Paweł w swoim liście przecież mówi bardzo dużo o tym, że mamy być jak ciało, prawda? Czy jest ręka, noga, oko, usta i to wszystko tworzy tą jedność, więc to jest niesamowite, jakie Pan Bóg ma plany wobec swojego ludu.
I Chrystus w swojej modlitwie arcykapłańskiej modlił się o jedność, ponieważ ta jedność ma być podstawą do tego, żeby cały świat uwierzył, że Chrystus został posłany przez Ojca. Kościół, prawdziwy Kościół Chrystusa musi być zjednoczony, żeby świat uwierzył. Jeżeli człowiek osobiście w swoim życiu, w swoim sercu jednoczy się z Jezusem Chrystusem poprzez przyjęcie Jego przebaczenia, poprzez przyjęcie miłości, którą Chrystus ma do Niego, to o wiele łatwiej jest dążyć do jedności, unikać jakichś nieporozumień z tymi, którzy również szukają jedności, zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Mamy tutaj inne bardzo ważne cechy, które pokazują, jak życie dla Boga jest czymś i poważnym, i potężnym tak naprawdę w swojej wymowie. Bo gdy czytaliśmy o tym, by nie oddawać złem za złe, albo obelgą za obelgę, to nie jest nigdy łatwe, prawda? Gdy ktoś obraża, gdy ktoś czyni coś złego, nie odpowiedzieć tym samym, ale odpowiedzieć w sposób, który jest nienaturalny dla tej grzesznej natury człowieka, ale naturalny dla serca, które szuka zachęty i inspiracji w Jezusie Chrystusie. Bo to Jezus Chrystus poprzez swój przykład pokazał najpełniej to, że nie ma takiej konieczności, by oddawać złem za złe. Jest zupełnie inna, lepsza droga. I to też jest niezwykły element, bardzo praktyczny życia dla Boga. Tutaj ten werset 10 mnie bardzo zastanawia. Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre? Chyba wszyscy o tym marzymy i sobie życzymy tego, żeby właśnie nasze życie było dobre i takie pełne. Ten niech powstrzyma język swój od złego. Kiedy, Piotrze, komentowałeś to, to przyszedł mi na myśl przykład Pana Jezusa, który znalazł się w świątyni, z której wyrzucał przekupców, tych wszystkich handlarzy, którzy uczynili z Domu Bożego, no, jak on sam nazwał, jaskinię zbójców, tak? Handlowanie świętości, tak? Zastanawiam się, co on wtedy mówił i w jaki sposób to wyrażał. Bo kiedy mówimy właśnie o tych sprawach języka, to właśnie ten 10 mówi od złego, chroniąc złego. To nie znaczy, że zawsze jesteśmy tacy łagodni, pokorni, jak te baranki. Po prostu chodzi o to, żeby nie grzeszyć swoim językiem, tak? Czyli ja tu odnoszę się do zasad takiego współżycia z psychologii. Czyli nie potępiamy drugiego człowieka, nie nazywamy go epitetami, tak? Tylko właśnie staramy się, to jak powiedziałeś, podnieść go, tak? Wyrazić mu oprócz tego, co chcemy przekazać, tak? Bo nie zgadzamy się z czymś, wyrazić aprobatę jako człowieka. Z tego fragmentu, który przytoczyłeś, płynie też taka piękna myśl. Życie dla Boga przynosi wielkie błogosławieństwo dla tego, kto stara się żyć dla Boga, kto żyje dla Niego. Kto powstrzymuje ten język swój od mowy zdradliwej, nieuprzejmej czy życzącej komukolwiek coś złego, ten ma lepsze dni, ten jest bardziej zadowolony z życia, ten bardziej odczuwa to błogosławieństwo tej dobrej strony życia. Zobaczmy, że gdy człowiek żyje dla Boga, to sam bardzo na tym zyskuje, wnosząc jednocześnie też błogosławieństwo w życie innych ludzi. Szukając przykładu, tego najlepszego przykładu życia dla Boga, zawsze nasze oczy będą się zwracały na przykład Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy mogli przeczytać teraz jeden werset z 3 rozdziału, werset 18. Maćku, poproszę ciebie. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Co ważnego znajdujemy dla siebie w tych wersetach, w tym wersecie, w tych słowach? Ciekawe właśnie tutaj jest to, że apostoł Piotr podkreśla, że Chrystus raz za grzechy cierpiał. I to jest rzecz, która naprawdę powinna być podkreślana w dzisiejszych czasach, bo
niestety często mówi się o powielaniu ofiary Chrystusa, tak jakby była niewystarczająca. Natomiast tutaj jest jasno i wyraźnie napisane. Ofiara Jezusa jest wystarczająca, aby zbawić każdego człowieka. Raz na zawsze. Doskonała? Doskonała. Niepowtarzalna? Proszę. Ale przypomina mi się psalm jeden, który mówi, że bodajże 32, jeśli dobrze pamiętam, że Pan Bóg chce wywieść swój lud. Tam jest takie sformułowanie ze śmieci. Że chce nędzarza podnieść ze śmieci, aby posadzić go z ludem swoim, tym królewskim kapłaństwem, który w Nowym Testamencie jest nazwany. Prawda? Jakby to samo dobro, które Bóg życzy ludziom. Jeśli ktoś jest na dnie swojego życia, Bóg chce go wyciągnąć z tego, że właśnie, żeby cieszył się tym szczęściem, o którym mówiłeś, tak? Te pozytywne efekty życia z Bogiem. Kiedy szukamy źródeł tego, że człowiek, grzesznik, może żyć dla Boga, to niewątpliwie znajdujemy w tych czytanych słowach. Chrystus raz na zawsze cierpiał. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Pozwolił się potraktować jak ten, który miałby być niesprawiedliwy, ale tylko dlatego, że przyjął nasze niesprawiedliwości na siebie. Jego serce było czyste i szlachetne. I zgodnie z tym, co napisał pięknie apostoł Piotr, to wszystko zrobił dlaczego? Aby przywieść was do Boga. Czyli aby tak naprawdę pociągnąć grzesznika do siebie swoją miłością, tym poświęceniem, tą ofiarą i aby człowiek pojednany z Bogiem mógł naprawdę doświadczyć tego, co to znaczy żyć dla Boga. No właśnie, tutaj dotykamy tego, co na początku Andrzej powiedział. Jakie motywacje tak naprawdę nami kierują, że chcemy żyć dla Boga? I ten werset odpowiada na to. Jeśli rozsmakujemy się w tej Bożej miłości, jeśli człowiek widzi tak naprawdę, co Bóg musiał ze swojej strony uczynić, żebyśmy my, grzeszni ludzie, mieli życie, to to zupełnie innego wymiaru potem chrześcijaństwo nabiera. Natrafiamy w tym fragmencie też na taki dosyć kontrowersyjny werset. Następne słowa, które będziemy czytać, chcę, żeby przez chwilkę nas zatrzymały. Zechcemy przeczytać od wersetu 19 do 21. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne. Gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tak, czytamy, że dzięki działaniu Ducha Świętego, zmartwychwstanie Chrystusa i w nim poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, nawiązuje do czasów potopu również. O czym mówi tutaj apostoł Piotr? Można by odnieść wrażenie, że no, powiedzmy to zwiastowanie odbywało się w jakiejś sferze ducha i słyszałem nawet kiedyś taką interpretację, że to Pan Jezus, kiedy umarł na krzyżu, to właśnie jego dusza poszła tam do zaświatów i tam było zwiastowane tym wszystkim, którzy się nie nawrócili, zbawienie w Jezusie. Ale czy to by znaczyło, że niektórzy ludzie, zwłaszcza wspomniani tutaj z czasów Noego, mieli drugą szansę? No właśnie. No właśnie to jest takie dosyć przewrotne akurat. Jakbyśmy popatrzyli sobie, no choćby właśnie na ten werset, prawda, że zbudowano arkę, w której ocalało 8 dusz. No to wiemy, że to nie żadne dusze, tylko to ludzie, prawda, 8. Kiedy apostoł Paweł płynął na statku do Rzymu, tam też jest takie użyte sformułowanie, a było nas na statku tam ponad 200 dusz. Więc to pokazuje po prostu, że Biblia używa często zamiennie pojęcia człowiek a dusza. Tak, czyli fragment ten mówi o tym, że ten sam duch, który uczestniczył w zmartwychwstaniu Chrystusa, duch Jezusa, który natchnął Pismo Święte, duch Chrystusa, który przemawiał przez apostołów,
bo to był ten obiecany dar Ducha Świętego, który otrzymali. Ten sam Duch przemawiał również przez Noego w czasach, gdy głoszona była Ewangelia ratunku, możliwość ratunku, możliwość zbawienia dla tych, którzy żyli w jego czasach. Popatrzymy teraz na pewne fragmenty czwartego rozdziału i zaczniemy od przeczytania wersetu pierwszego. Proszę, Andrzeju. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Znów apostoł Piotr, chcąc wyrazić pewną prawdę, zaczyna od pokazania tego wzoru. Zaczyna od zbudowania tego fundamentu naszego myślenia poprzez skierowanie naszej uwagi na Chrystusa i mówi, ponieważ Chrystus cierpiał cieleśnie. Coś może z tego wyniknąć również dla was i to w chwilach cielesnego cierpienia. Bo słowa, które padają tutaj, mówią, kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Jak to jest? Gdy człowiek przeżywa właśnie fizyczne trudności, cierpienia, jaką to ma, czy może mieć relację, związek z tym, w jaki sposób żyje? Proszę. To można odnieść do doświadczeń życiowych, jakie ludzie przechodzą. One często wiążą się z cierpieniem, czy to właśnie fizycznym, czy też psychicznym, ale one budują, tak jak stal się hartuje w zimnej wodzie, tak samo takie doświadczenia często związane z cierpieniem hartują duszę człowieka. I on jest wtedy gotowy na większe poświęcenie dla Boga i widzi, czym naprawdę jest ten grzech. I nie chce do tego wracać. Dziękuję. Na początku mówiliśmy o tej dobrej stronie tego życia z Bogiem, a tu proszę, jednak jakieś cierpienia. Ja odnoszę cierpienie w życiu chrześcijańskim, jak patrzę na te fragmenty, na taki moment w życiu człowieka, bo sprawa cierpienia w doświadczeniach jest ciekawa i myślę dotyka każdego, ale przede wszystkim patrzę na to w ten sposób, że w prawdziwej, takiej głębokiej relacji z Bogiem przychodzi taki czas w życiu człowieka, ten duchowy, że każdy grzech popełniony przez człowieka jest wielkim dla niego cierpieniem. Uświadomienie sobie, jak wiele zła wyrządzamy Bogu i innym, wobec których ten grzech ma miejsce, no, że po prostu pojawia się cierpienie duszy, tak? Z jednej strony Bóg często chce nam pokazać, czym jest tak naprawdę grzech, bo dlaczego ludzie grzeszą? Bo to im smakuje, bo jest dobre, bo jest łatwe. Nie mają świadomości, że cierpi Chrystus, że już raz cierpiał i że kiedy chrześcijanie grzeszą, to znów zadają cierpienie Bogu, tak? Tak, można usłyszeć takie stwierdzenie mówiące o tym, że cierpienie może być elementem uszlachetniającym życie człowieka. Choć prawdą jest, że chyba niejednokrotnie człowiek wolałby być szlachetniejszy, niekoniecznie przechodząc przez pewne cierpienia, doświadczenia, próby. Ale w istocie, szczególnie w życiu osób wierzących, gdy pojawia się cierpienie, które zawsze niesie z sobą wiele znaków zapytania, braku odpowiedzi na wszystkie wątpliwości, Słowo Boże, kierując uwagę osoby wierzącej na Chrystusa, jednocześnie przynosi taką moc, taką zachętę, takie pocieszenie, taką drogę szukania pomocy. Bo drodzy, gdy człowiek nie zwróci uwagi na Chrystusa, a przeżywa cierpienie, tak naprawdę może to niejednokrotnie doprowadzić do tego, że jeszcze bardziej będzie taki człowiek narzekał. Będzie jeszcze bardziej czuł się może obrażony na Pana Boga, tak? Niechętny wobec innych. I spójrzmy, Piotr zaczyna te słowa, ponieważ Chrystus cierpiał, uzbrójcie się też i wy tą myślą. My możemy uzbroić swój sposób myślenia, więc wzmocnić tak naprawdę, tak? Uzbroić swoje serce taką myślą, dzięki łasce Bożej mogę przejść przez pewne cierpienie. Co więcej, wtedy jeszcze bardziej szukam pomocy. I wtedy mniej myślę o grzechu. Mniej myślę o tych zwodniczych urokach tego, co grzeszne, ale potrzebuję jeszcze bardziej Bożej pomocy. Bo tak naprawdę to, co motywuje nas przede wszystkim do tego, aby
nie iść drogą łamania Bożych przykazań, to przede wszystkim cierpienie Chrystusa, o którym wspomnieliśmy. Ta Jego ofiara i to, że nie chcemy wyrządzać przykrości naszemu najwspanialszemu przyjacielowi. Proszę, Maćku. Tu jeszcze wracając do tego trzeciego rozdziału i wersetu 18, tam jest napisane, że Chrystus raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. I kiedyś widziałem takie hasło bodajże na Facebooku, zostało opublikowane. Dlaczego jest tyle niesprawiedliwości na świecie? I była jedna odpowiedź. Tak naprawdę niesprawiedliwość była raz. I był poniżej narysowany krzyż. I jakby się tak zastanowić, to jest w tym wiele prawdy, ponieważ jesteśmy grzesznymi ludźmi i to, co nas tam spotyka w mniej lub bardziej zasłużony sposób, to poniekąd jest jakby należnością za to, że po prostu jesteśmy grzesznikami i żyjemy na grzesznym świecie. Natomiast Chrystus faktycznie nie zasłużył na ten los, który go spotkał. I patrząc zawsze na Jezusa i pamiętając o tym, można nabrać takiego, nie chciałem, żeby to źle zabrzmiało, takiego dystansu do tego, co my przechodzimy i innego spojrzenia, że jednak jeśli On to wszystko wytrwał, to ja też mogę to wytrwać, prawda? Popatrzmy na fragment listu do Rzymian. Apostoł Paweł, pisząc o tych podobnych zagadnieniach jak Piotr, w 6 rozdziale w wersetach 10 i 11 napisał. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Mówimy dzisiaj o życiu dla Boga. I ten fragment znów przede wszystkim pokazuje przykład Chrystusa, który żył dla Boga. Pokazał najpełniej, co to znaczy żyć dla Boga w takim praktycznym, konkretnym wymiarze. I w tym życiu dla Boga rzeczywiście pomiędzy Chrystusem a grzechem była przepaść. On nie akceptował żadnego zła. I to, do czego zachęca nas Pismo Święte poprzez te natchnione słowa, brzmi: uważajcie siebie samych za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga. Piotr mówił o uzbrojeniu swoich myśli. Zobaczmy, że nasze życie dla Boga, to jak postępujemy, co czynimy, zaczyna się gdzieś w głębi naszego serca, naszego umysłu, jeżeli przyjmujemy to panowanie Chrystusa w naszym życiu. Jeżeli przyjmujemy to Jego spojrzenie na zło, Jego spojrzenie na grzech i Jego pomoc, bo sami jesteśmy zbyt słabi, aby móc zrobić krok, dwa czy trzy i aby było to naprawdę życie dla Niego. Właśnie podstawą w takim życiu dla Boga jest właśnie ta świadomość, że moje grzechy są odpuszczone, że już umarłem dla tych grzechów, już jestem pod łaską. I podobna postawa była Izajasza, kiedy Bóg chciał go powołać, to Izajasz powiedział, że nie, on nie jest godzien, bo jest grzesznym człowiekiem. I dopiero jak Bóg mu odpuścił grzechy przez to dotknięcie węgielkiem jego ust, on był gotowy do służby, do życia dla Boga. Ten fragment, który czytaliśmy z 4 rozdziału pierwszego listu apostoła Piotra, dotyczy również tej zmiany w życiu człowieka, tego nowonarodzenia, nawrócenia. Drugi werset brzmi, dotyczący wierzących, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, ale woli Bożej. To jest ta wyznaczona droga, bo życie dla Boga to życie w zgodzie z Jego wolą, która zawsze dla człowieka jest tą najlepszą drogą życia. Popatrzmy na pewnego rodzaju zmianę, która została tutaj pokazana w kolejnych wersetach, dotycząca człowieka, który nie znając Boga poznaje Go i zaczyna zmieniać swój styl życia, bo tak to się dzieje. I przeczytamy z tego 4 rozdziału wersety od 3 do 4. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezycnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwię się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was. Tak, życie dla Boga to nie tylko coś, co czynimy,
ale coś, czego nie czynimy. Dlatego Piotr zaczyna ten werset słowami dość tego. Tak to było kiedyś. Co mogło być kiedyś, zgodnie z tymi słowami, co absolutnie nie powinno mieć miejsca w życiu człowieka, który pragnie naśladować Chrystusa? To, co jest ważne, że z tych kilku rzeczy wymienionych jako poddawanie się ludzkim pożądliwościom, takie typowe pogaństwo, trzy odnoszą się do spożywania alkoholu. Jest to pijaństwo, biesiady i pijatyki. I właściwie czemu my jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego taki nacisk kładziemy na abstynencję? I myślę, że dobrą odpowiedzią jest fragment zapisany w liście świętego Pawła do Efezjan w 5 rozdziale i w 18 wersecie. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Tutaj apostoł Paweł przeciwstawia napełnienie Duchem Świętym, przeciwstawia właśnie temu napełnieniu spożywania alkoholu, kiedy spożywamy różne używki, no nawet niekoniecznie alkohol, to Duch Święty nie może w pełni działać na nas. I to jest też ważne w kontekście powtórnego przyjścia Chrystusa. Mamy przypowieść o 10 pannach, 5 z nich było mądrych, a 5 było głupich. I te mądre różniły się właśnie tym, że miały tego Ducha Świętego. Właśnie to, co apostoł Piotr opisuje jako powstrzymywanie się od pijaństwa, można także zobaczyć w szerszym kontekście w poselstwie zdrowia. Ponieważ tam Pan Bóg wyraźnie pokazuje, że pragnie tego, abyśmy byli naprawdę utrzymani w takiej dobrej formie fizycznej i umysłowej. Abyśmy mogli kontrolować nasze myśli. Nie musieli wstydzić się tego, że na przykład byliśmy na imprezie i nie pamiętamy, co się tam działo. Ale że możemy wziąć pełną odpowiedzialność za nasze słowa, czyny. Jeśli coś zrobiliśmy złego, to pamiętamy o tym i możemy powiedzieć, tak, źle zrobiłem. A jeśli coś dobrego zrobiliśmy, to także to pamiętamy. Mhm. Dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo jakby podałeś pewne wyjaśnienie tych kwestii, bo tutaj rzuca mi się taka sprawa, że ludzie, którzy jakby nie znają w ogóle Biblii i patrzą na chrześcijan, to często mówią, a tobie tego nie wolno, tamtego nie wolno, co to za życie, tak? My się tego nie wstydzimy, to jest to wszystko, czego pragniemy, wolności tej takiej fizycznej również, tak? Bo to wszystko, co tutaj wspominamy, to po prostu jest niewola, która człowieka, no przykładów nie brakuje nam w życiu chyba ludzi, którzy zniszczyli sobie życie i innym właśnie przez takie zachowanie, tak? Ta wolność fizyczna jest wolnością też duchową, tak? Te myślenie swobodne, poddawanie się. Przede wszystkim, no bo jest tak wielu ludzi dzisiaj na świecie, którzy po prostu przez różnego rodzaju pijaństwo po prostu zaduszają każdego dnia własne sumienie. Oni nie chcą myśleć o przyszłości, nie chcą myśleć o tym, co będzie z ich życiem dalej, tak? Tak, to, co przedstawia apostoł Piotr jako przeszłość w życiu człowieka wierzącego, to z jednej strony korzystanie z tych używek, ale z drugiej strony mówi również o rozpuście, o zmysłowości. Jednym z darów, którym Bóg obdarzył człowieka, jest dar seksualności, tej intymności, która została przez Pana Boga dana małżeństwu. Małżeństwu, i dzisiaj musimy to powiedzieć, które tworzy jeden mężczyzna i jedna kobieta. I Bóg takiemu związkowi poświęcił również ten dar tej intymności, tego dotyku, tej seksualności. I dzisiaj możemy widzieć niestety świat, który niezwykle cierpi na tym, że ten dar został wypaczony. Że tak naprawdę i przykłady biblijne, ale przykłady z życia ludzi, którzy czasami żyją wokół nas, widać, że wszelkiego rodzaju niemoralność, zdrada prowadzi do tylu rozbitych rodzin, do dzieci, które cierpią, młodzieży, która cierpi. I znów apostoł Piotr mówi do ludzi, którzy chcą żyć dla Boga, dość tego w minionym życiu, jeżeli się zdarzyło. Chrystus ci przebaczył, podniósł cię, obmył cię swoją krwią. Teraz masz żyć inaczej. Teraz ma żyć dla Niego. Przeczytajmy na koniec jeszcze kilka wersetów, które pokazują ten obraz życia dla Boga. A mianowicie wersety od 7 do 11 z tego 4 rozdziału 1 listu.
lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Dziękuję. Kolejny wspaniały opis pewnych postaw, które charakteryzują człowieka, który pragnie naśladować Chrystusa. I jakie to są postawy? Miłość gorliwa jednych ku drugim. Mhm. I to nie tylko do małżonki, ale do innych ludzi. Ten fragment, gdy zaczynaliśmy czytać, on rozpoczynał się słowami: przybliżył się koniec. Bądźcie trzeźwi, czujni, abyście mogli się modlić. A więc zobaczmy, człowiek żyjący dla Boga to człowiek, który żyje w pewnej gotowości, takiej dbałości o swój duchowy stan każdego dnia, bo wie, że czas powrotu Chrystusa jest dla niego zagadką, a tak naprawdę tylko gotowość każdego dnia, ta czujność, pozwoli mu z ufnością oczekiwać tego dnia spotkania z Jezusem powracającym na obłokach nieba. Właśnie tutaj w innym akurat fragmencie Słowa Bożego są pokazani ludzie, którzy wyśmiewać się będą z tego, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. No i faktycznie już 2000 lat minęło od momentu, kiedy Pan Jezus ostatni raz był na ziemi, kiedy tutaj chodził, nauczał, a my wciąż czekamy. I to jest bardzo właśnie ważne, co Piotrze powiedziałeś, żebyśmy byli każdego dnia czujni, bo faktycznie wcale nie musimy dożyć tego momentu, kiedy będą ostatnie czasy, kiedy Pan Jezus będzie przychodził, bo jeśli dzisiaj coś się stanie i załóżmy zginę w wypadku samochodowym, to kiedy otworzę oczy, to będzie właśnie przy zmartwychwstaniu. Więc de facto dzisiaj może być ostatnim, powiedzmy ten ostatni dzień, kiedy mam na przygotowanie przygotowanie się na przyjście Pana Jezusa. Więc powinniśmy każdego dnia nie przygotowywać się, ale być przygotowani. Ale życie dla Boga to również, jak napisał apostoł Piotr, okazywanie gościnności. A więc to tak naprawdę otwieranie swojego serca, swojego domu, nie tylko po to, aby ktoś mógł czasem znaleźć tam ciepły posiłek, ale może słowa zachęty, pokrzepienia. To kolejny fragment, który pokazuje, że życie dla Boga to jest tak naprawdę również życie dla ludzi, dla dobra drugiego człowieka. Życie dla Boga to usługiwanie według darów, które Bóg daje, jak czytaliśmy w tym fragmencie. To mówienie tego, co jest zgodne z Bożym Słowem. I wreszcie, jako puenta, apostoł Piotr mówi, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. I chyba na koniec powinniśmy właśnie tego dotknąć. Życie dla Boga to życie, które przynosi Mu uwielbienie, które przynosi wdzięczność w niejednym sercu, że jest ktoś taki jak Bóg, że daje siłę tej czy innej osobie żyć w sposób, który jest błogosławieństwem dla innych. Chcę bardzo podziękować Wam za udział w tym studium, za wyrażone myśli, ale przede wszystkim chcemy podziękować Panu Bogu. Podziękować Mu za to, że każdego dnia daje nam szansę życia dla Niego. Że każdego dnia wyciąga do nas swe ręce, gotów jest przebaczać, jeżeli upadamy, podnosić nas, gdy się potykamy na tej ścieżce naszego życia i zapraszać do życia, które tak naprawdę jest życiem przyjaźni z Nim, życiem dla Boga. Wraz z Tobą, Andrzeju, podziękujemy Panu Bogu w modlitwie. Panie Boże,
przychodzimy teraz przed Twój święty tron, chcemy Cię uwielbić za to, co stało się 2000 lat temu, że Twój Syn przyszedł tutaj na tą grzeszną ziemię i jako ten sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, za to, że dzięki Jego ofierze możemy żyć dla Ciebie i za to, że w Słowie swoim dałeś tyle praktycznych rad, jak to życie powinno wyglądać, życie człowieka, który poznał Twoją łaskę, ma pewność zbawienia i prosimy Cię o to, daj nam tej siły do dzielenia się tą łaską, tak jak czytaliśmy z innymi, żeby ludzie, którzy mają dobre intencje, chcą żyć dla Ciebie, ale robią to z uczynków, nie z miłości, żeby doświadczyli właśnie tej łaski i mogli poznać prawdziwe piękno chrześcijańskiego życia. Dziękujemy Ci za wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, dziękując serdecznie również za Wasz udział, życząc wielu błogosławieństw na każdy dzień życia, szczególnie życia dla Boga, pragnę zaprosić również na kolejne studium Pisma Świętego, kolejne fragmenty listu apostoła Piotra, a studium zatytułowane będzie Cierpienie dla Chrystusa. Bardzo serdecznie zapraszam. Thank you.